Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym gameplay, kolejnym tym razem awaryjnym gameplayu na moim kanale. Dokładnie tak, bo jak się akurat okazuje, Assassin's Creed Identity, które rozplanowałem sobie nagrać na przestrzeni listopada i grudnia, okazuje się mieć problemy z serwerami, o czym miałem przyjemność pokazać też z miejsca zdarzenia wam. O czym z samego miejsca zdarzenia miałem przyjemność też nagrać filmik, do którego link znajdziecie w opisie. A tutaj tymczasem pozwolę sobie powiedzieć kontynuację tego, co tam mówiłem. Mianowicie, okazuje się, że ewidentnie coś z tą grą obecnymi czasy jest nie tak, bo ją postanowiłem zreinstalować i co? Baguje się niestety samiusieńki prolog. Bo z jakiegoś powodu nie chcę pokazać kolejnego punktu kontrolnego do przejścia. Tak więc nie fajnie. Takiego oto psikusa z jakiegoś powodu postanowił mi los zażyczyć, a w sumie to tak naprawdę wina tego, że dawno w tę grę nie grałem, a mogłem tak naprawdę zagrać. No ale wiecie. Nie wszystko jest w życiu idealne. No i cóż ja mogę w tym temacie więcej powiedzieć? No, powrót do Assassin's Creed Identity jednak się nie odbędzie z powodu problemów z serwerami tej gry, które okazuje się być naprawdę poważne, bo przy zreinstalowaniu tej gry okazuje się, że nie można przejść do jakiegoś prologu. Więc będzie trzeba sobie jakoś inaczej poradzić. A jak postanowiłem wyjść z tego wszystkiego obronną ręką? Ano, znajdując coś wyjątkowo specjalnego na obecną okazję, dzieląc się z wami jako tako moim najbardziej skrytym zainteresowaniem. Niepewni tego, o czym mówię? Spokojnie, zaraz wszystko wytłumaczę. Tak więc. Gameloft przedstawia. Gameloft Classics. Witajcie moi drodzy serdecznie w kolejnym gameplayu na moim kanale. Tym razem już oficjalnie. I oto przed wami co? Niespodzianka ze strony pewnie wam dobrze znanego Gameloftu. Czyli firmy odpowiedzialnej za takie gry jak Gangstar. Gangstar Asphalt. Czy też jawowe wersje Assassin's Creed'a i Prince of Persia. No i jak się okazuje, z okazji swojej 20. rocznicy postanowili wydać zestaw swoich kultowych jawowych gier, pośród których jest zarówno druga część Gangstara, jak i obydwie Block Breakery, a nawet jakieś tam live simy pokroju Miami Nice 2. A to i tak jeszcze nie wszystko. Dzisiaj pozwolę sobie zrobić mały przegląd trzech gier. Tutaj zawartych. Trzech z 30 gier tutaj zawartych. Zabieram was przy okazji w przeszłość grania na telefonach. I szczerze, wszystko to, co przed chwilą powiedziałem, zdecydowanie lepiej brzmiało w moich myślach.
No ale cóż innego mógłbym wam powiedzieć? No ale cóż innego tak naprawdę miałem powiedzieć? W każdym razie... No właśnie. No właśnie. Zapewne osoby, które są rocznikami lat 90, które są rocznik poniżej 2000 roku, na pewno bardzo dobrze kojarzą te gry. Zapewne bardzo dobrze kojarzą te czasy. I zapewne osoby w moim wieku. No tam młodsze, z lat 2000 właśnie, powinny kojarzyć, że wychodziło właśnie coś takiego, ale będę się na ten temat rozgadywać, bo zrobił to już Dark Arshon w swoim materiale na Orendani Yu. A my zamiast gadać, oddamy się rozgrywce. Kurde. W sumie to miałem przyjemność mieć dylemat, czy przypadkiem może by tego nie nagrać. Ale jak już w sumie to zrobiłem, to dobra. No a od czego zaczniemy, jeżeli chodzi o wybór przynajmniej 3 gier z 30? No, przede wszystkim zagramy w gry, które nigdy nie grałem, a raczej są interesujące dosyć. Cannon Rats. Wystrzel 6 różnych szczurzych śmiałków, przebij przeszkody i pokonaj plemię kotów, by zdobyć złoto. Graj. Tutaj mamy typowo konsolowe sterowanie, chociaż sama gra jest żabówką. Wybierz język. Jest polski! Włączyć dźwięk? Tak. Aha. Wciśnij A, by kontynuować. No i dobra, dźwięk się wyłączył, ale dobra. Oto więc jesteśmy. Szybka gra, mapa. Czyli zapewne chodzi o tryb fabularny. No i kurde, pierwsze co się okazuje, no to to, że jest nieźle. Zestaw ten. Fajnie, że ja przepraszam bardzo. No kurde, w ogóle to zapomniałem zwrócić uwagę. Nie dość, że zestaw ten jakby dobroci nie było. Jakby dobroci było mało, jest jeszcze po polsku. Tutaj mamy polskie menusy i tak dalej. I wraz z opisami każdej z tych gier. No i same gry też są spolszczone. No i jak się okazuje, jest dostosowane do nowego pseudokonsolowego sterowania na płasko położonych telefonach. Plaża pierwsza. Naciśnij X, aby pominąć. No i z tego co widać. No kurde, okazuje się być to klon Angry Birdsów jeszcze zanim Angry Birdsy były modne. Cyk! Oj. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Teraz jest dobrze. Dostał kocur za swoje. A i w ogóle już na miniaturce dało się zauważyć tej gry, że ten. Zwycięstwo. Na miniaturce tej gry. Że jest ona w stylistyce piratów. Myszy kontra koty. Cyk! Oh yeah! No tak jak powiedziałem, klon Angry Birdsów to jest ewidentny. I to jeszcze w czasach, kiedy Angry Birdsy jeszcze nie były modne.
To jeszcze w czasach przed Angry Birdsami. Aha, jeszcze jeden kocur został. Dobra, to go wykończmy. I bardzo fajnie, że jest tutaj możliwość szybkiej gry. Ojdź. Oj, pokonano cię. No i kocury teraz zjedzą kapitana mysz na obiad. Ale możemy zawsze spróbować jeszcze raz. Przejdziemy 5 poziomów i potem przejdziemy do następnej gry. No i w sumie tak swoją drogą miałem przyjemność mieć od dawna. Od dawna zapotrzebowanie. O, teraz się udało za pierwszym razem, tak jak chciałem. Od dawna miałem przyjemność mieć zapotrzebowanie na zagranie sobie w jakieś jawowe tytuły na swojej Nokii X2 i nie tylko. No także na komputerowym emulatorze, ale potrzebna jest do tego odpowiednia okazja. Póki co to jestem zajęty granie na PlayStation 4 w Uncharted'y. Tak, jeszcze Uncharted'y. Po tym jak splatynowałem 3 pierwsze części w kolekcji Nathana Drake'a. No i jeszcze sprawy związane z graniem pecetowym. Tak jest. Tutaj jakaś wskazówka od kapitana była. Arr, szczurzy kamraci, pokonajmy te wredne kocury, nim zrobią z nas kocimiętkę. To chyba tak nie działa. Cyk! To byś zjadł kota. Prawo wszechświata zostało złamane. I cyk! Tak jest! Ej, tu jest diament! Diament, diament, diament! Ja chcę diament! No i w ogóle fajny screen kapitana, z kolei szczurzego kapitana, który pokonał kota. No a koty są w charakterze tubylców, mam rozumieć. Dobra, nie, to się nie uda. Cyk! Boom! Zwycięstwo! Wiem, że teraz tego nie widzieliście, ale wykonałem facepalma. No i moi drodzy, na tym właśnie polega piekło perfekcjonisty. Że wszystko chciałbym wykonać idealnie po swojemu. A przecież czasem to... może poważnie... dowalić człowieka.
Rozumieć się, że ma, że im więcej... Nie, to się nie stało. Smacznego. Ja mam pecha. Ja mam tu autentycznego pecha. Zwycięstwo. Tylko, że kurde coś idzie, tylko, że kurde coś nie idzie. I bum. Aha, i każdy załatwiony kot to jest to właśnie... Zwycięstwo. A w ogóle czy da się wybrać etap? No faktycznie.
Nawet mogę o tak pauzować. A w plaży pierwszy co było? O, tatio, należało prostackie zrobić. No i teraz to wychodzi bardzo fajnie. Chociaż szkoda, że tego diamenta nie można zebrać. Byłoby więcej pieniędzy, gdybym tylko to za pierwszym razem, gdyby tylko to udało mi się zrobić za pierwszym razem. Gin, kocurze. Zwycięstwo. No dobra, wciąż było lepiej, ale nie idealnie. No! Tak jest! Michał Duński zawsze w końcu osiąga swój cel. Chociaż niestety nie zawsze. Cyk! O, teraz jest dobrze. Kici, 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 kici. No, i o to chodziło w zasadzie od samego początku. No, to też jest o wiele razy bardziej fantazyjne. No, z czasem dopiero miałem przyjemność odkryć, że...
Należy te puszyste złamasy. Pokonać praktycznie taką małą ilością szczurów, jaką tylko się da. No i okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Canon Rats. Pierwsze sześć poziomów szybkiej gry zostało właśnie ukończonych. Bardzo fajna gra w stylu Angry Birds i to jeszcze z czasów, kiedy jeszcze nie było Angry Birdsów. A teraz przejdźmy do następnej gry. Następny na liście wyborczej jest Block Breaker 2, czyli zaraz obok całej serii Block Breaker od Gameloftu, najlepszy Arkanoid ever. Tak można, mogę sądzić po komentarzu właśnie tak mówiącym spod filmu Orange Dani You. To jest jeszcze, to co teraz widzicie, to jest to naprawdę bardzo stare, najstarsze logo Gameloftu. No i co my tu mamy? No tutaj niestety na język polski nie możemy liczyć. Ale na stylową muzyczkę techno już tak. Block Breaker 2 Deluxe. Tryby gry. Tutaj też, ja przepraszam bardzo, jest to i owo ciekawego. Time Attack versus Mode Survival. Mistrz bloków. No tutaj niestety nie można zacząć sobie dowolnie. Nie, nie, nie będę w to grać, póki co dla fabuły, specjalnie na potrzeby osobistych porachunków. Osobistego nagrywania tej gry. No i co my tu mamy? Neonowa róża. Welcome to my club player, do you think you're good enough to defeat me? Oczywiście, panienko. Neonowa róża. No to czas na pojedynek. Yeah, pamiętamy z tego czasu, jak moja siostra grała dużo w Arkanoida, przy okazji też. Oj! Nie! Multikuleczka. I to by było na tyle. Pierwszy poziom ukończony. Zdobyto opaskę mocy. I teraz poziom drugi. Ciekawe, ile ta neonowa róża ma poziomów. Ale można zakładać, że... O kurde! Nie! Oj, to będzie kozak, jak uda mi się. Poziom drugi ukończony. Dobra, standardowo przejdziemy sobie z 5 poziomów. Ewentualnie nieco więcej i potem będzie... Wow, co to w ogóle są za maszyny tutaj? Bum, o nie! Aha, w sensie, że tutaj jest... No i mechanika pieniędzy, z tego co widzę, tutaj jest obecna. Ale dlaczego mi się...
życia resetują. No dobra, szalenie stylowa Kano idzie. O nie! Okej, to by było na tyle mojego bonusu. Yeah! Drineczek z palemką. It seems you are a strong player. I will have to do my best to defeat you. No właśnie. Hard ze mnie skurczy byk. Panienko, więc lepiej uważaj. Okej, to będzie... Niech to sna! O nie. I cyk! Nie ma to jak zbierać power-upy. O tak, o tak, o tak! Poziom czwarty ukończony i gwiazdka. No i wreszcie poziom piąty, po którym zakończy się nasze arkanoidowe wojasze tutaj. No i sam też grałem na telefonie swojej kuzynki w trzecią część. Demo przynajmniej. No co za pech! No ale trzeba przyznać, że naprawdę fajna jest to gra. A i nawet Tetrisa ma na swoim koncie w sumie Game Loft, takie bardziej klasyczne coś. Poziom piąty ukończony. No i dobra, 5 poziomów z Blockbreakera załatwionych. Również bardzo fajna gra. Chociaż no, mająca swoje problemy z powodu archaicznego sterowania telefonu i klawiatury, którą przeniesiono na pseudo konsolę pod postacią prostopadłego telefonu i tych tutaj przycisków, jak się okazuje. Kolejna gra. No i na sam koniec coś skromnego, czyli popołudniowa gra w kręgle. Nowe logo Ubisoftu, znaczy Game Loftu, na powrót, od czasu Canon Rats. Oczywiście, że polski, tylko kurde, szkoda, że taka rozdzielczość nie za wielka. W 2012 zostało to stworzone, wcześniej aby kontynuować.
Dowolna gra. Oczywiście, że dowolna gra. Szybki start. Konkurs. Kontra. Panele. Oczywiście, że klub. Czy wiesz, że każda prośba to za cztery alternatywne, nie zdążyłem przeczytać. Klub. Lily Pierce. Jest to pseudo 3D, mam rozumieć. Ramka pierwsza. Siu. Yeah. Strike. No, Midnight Bowling, o którym z kolei nie wiem co powiedzieć. No, to jest po prostu jawowa gra w golfa, jawowa gra w kręgle. Stylizowane na... iście na typowo rozrywkowe nocne życie. Oczywiście, to jest właśnie mój awatar, który... raczej nie daje sobie w kaszę, jeżeli chodzi o kręgle. Wow! I kolejny strike, co jest? Jestem dobry w tę grę. Dobra. Po tym jednym meczyku pozwolę sobie ojść. Spire! Pozwolę sobie zdecydowanie... plus 6. O nie. Ale jednak się udało. Spare! Łamacz płotków. Powtórka. Aha. No, efektowne to było zbicie pozostałych kręgli, trzeba to przyznać. Ale fantazjuje mnie to na górze. Pamięci kolejki ry... No dobra, przynajmniej wiem, że prowadzę. No i teraz czas na rundę pseudo-ostateczną. BOOM! Syk! Do pełna. Powtórka. Udało mi się zbić prawie wszystkie kręgle. A teraz został tylko jeden. I już go nie będzie. Do widzenia! Ostatnie chwile jednej biednej bali. Czy co to jest kręgla? Tutaj kula do kręgli i kręglowa bala. Ramka numer 4. O kurde! Strike! Ramka numer 5. Strike! Yeah! Pięknie, ładnie wszystkie kręgle zostały pozamiatane pod dywan. I niech się schowają w cieniu wstydliwe. Niech najlepiej ta cała Katie, czy jakiej tam, niech się schowa ze wstydu przede mną. Bo jestem mistrzem kurde kręgli. Chociaż przydałoby się w prawdziwym życiu też na nowo udowodnić swoją wartość. A niestety ostatnim razem grałem kręgle w prawdziwym życiu, to nie skończyło się to dobrze. O ty kurde! Ramka szósta. O nie, tak być nie może. Wykręcisz coś lepszego? Cyk! Plus 7. Plus 2. A ile jest ramek łącznie? Spare! No kurde! Tak być nie może!
zaraz cię prześcignę. Ahaha! O kurde. Och, serio? Ja sobie w kaszę nie pozwolę dmuchać. No nie, no nie! No ale to zawsze coś, Kingpin. O, udało się. Cudem się udało. No nie róbcie sobie jaj! A masz za swoje! Koniec blisko! O nie! Dobra, z 10 ramek. O kurde. No dobra, to jest zdecydowanie bardziej do opanowania niż... No. Ohohohoho! Co my tu mamy? Hahaha! Piękny strike! Siup! No, trzeba to uczciwie przyznać, bardzo a te kręgle oczywiście też są bardzo fajne. No dużo miałem przyjemność razy grać w kręgli, zarówno w prawdziwym życiu, jak i wirtualnie. Chociażby w takiej aplikacji Financial Stress, czy też nawet na Xboxie 360, tam Kinect Sports i tak dalej. U zaprzyjaźnionej rodziny. I ramka 10, teraz czas na ciebie. Pokaż, na co cię stać. Ups. O kurde. Spare. Strike. Nie. Porażka wygrana. Celność. Mam rozumieć, że przegrałem, co? Oj nie, ja tego... Oj nie, ja tego płazem nie przepuszczę. Kontra. Ja kontra ona. Bardzo ładnie. A ona to... Niezły początek. Ale twój słaby start. Jezus Maria. No nie postarałaś się tym razem, dziewczyno. No ale trzeba przyznać, że sztuczna inteligencja tutaj jest bardzo, bardzo dobra. O nie. No i bardzo łatwo się wybiera. Ahaha! Dobra, pominę kolejkę rywala, bo to nie ma znaczenia. Ważne jest za to, że tego. Ups, ale to i tak nie ma znaczenia, bo wyprzedzam kurde tę całą dziewczynę. Pudło! Odsuń się, pokażę ci 3. A ciekawe, czy... A nie trafiłaś! Dobra, niestety... Dobra. Nie było tego, udawajmy. Ale to już, kurde, było zdecydowanie. Jak to?! Dobra, czyli jednak tutaj też jest oszustwo, niestety.
czasem gra oszukuje. O, to jest skubana, strajk. A ja się tak łatwo bez walki nie dam. Plus jeden. O ty kurde. Chcesz mnie pobić łeb w łeb, co? Oż ty kurde. Może nie mam teraz mało szczęścia, ale na pewno to mnie nie dekasuje. Strajk. Było tak robić od samego początku. Pudło i bardzo dobrze ci tak. Palec mi się omsknął, to wszystko. Ach tak? No ja w to śmiem wątpić. Tak tylko mówię. Podniosłeś żeton z toru, podnieś trzy obiekty. O nie. Strike! A ty tymczasem co wykombinujesz, co? Też strike? Cwanie, cwanie. Ale tym razem ci się nie udało, niestety. Przykro mi. Wygrana! O 5 punktów! A wcześniej przecież lamiłem! Wynik, spell, strike, styl. 64%, 69, co? 145, 140. No właśnie, to było niezłe, kurde. Już myślałem, że przegram, a tu ostatecznie... No kurde, los się nade mną zlitował i to te 5 punktów. No trzeba przyznać, trudna jest ta gra jak na grę o bowlingu. No ale... czy opowiadałem już kiedyś, że ten, jak gram w grę i ją nagrywam, to prędzej, to okazuje się, że prędzej mam ochotę przecież ją ten... w nią po prostu grać, aniżeli komentować? Także no. Tutaj było całkiem podobnie, że aż nie miałem przyjemności wam... opowiadać o tych i owych rzeczach. Tutaj możecie sobie na stopklatce poczytać, jak chcecie. Zeruj grę. Wszystkie postawy zostaną usunięte, włącznie z przedmiotami, ikonami oraz żetonami kupionymi w sklepie. Kontynuować mimo to? Tak, kontynuuj mimo to. Całkiem wymagająca gra, jak... symulator jak na grę o sportową, o kręglarzach w sumie.
A i nie ma możliwości wyjścia? Dobra, to sam sobie wyjdę. No i to by było na tyle z dzisiejszego krótkiego przeglądu przynajmniej 3 z 30 gier gameloftowych klasyków. Napiszcie w komentarzach, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, ja do niczego nie zmuszam, jakie były wasze ulubione javowe gry, ale tymczasem się z wami żegnam. I już w sumie mam pomysł na kolejną pełnoprawną serię grową. Ale o tym się przekonacie w grudniu. A póki co, do zobaczenia. Avalanche Snowboarding. Mnóstwo trików i tras w najbardziej realistycznej grze snowboardowej na komórki. Brzmi ciekawie.